Jestem Jakub z kanału Moonbrick. W dzisiejszym odcinku pora omówić wczorajszy trzeci odcinek trzeciego sezonu LEGO Masters. Pojawi się trochę mojej opinii, ale główną rolę będzie tutaj grało streszczanie tego odcinka. Pierwsza z konkurencji to coś, co mieliśmy już w trochę innej formie w LEGO Masters. Mianowicie budowa z zastosowaniem elementu pozaklockowego. Coś w tym stylu pojawiło się w pierwszej edycji, lecz tym razem były to elementy typowo przyrodnicze. Każdy miał inny element, a były one losowane poprzez wyciąganie z pnia drzewa zbudowanego z klocków losów. Martyna i Piotr wylosowali trawę, Szymon i Ola fragment korzenia, Daniel i Kasia pień, Maciej i Kacper coś w rodzaju takiego potrójnego pnia, a Jacek i Marcin kamienie. Uważam, że żaden z wylosowanych elementów nie był krzywdzący dla uczestników, ponieważ każdy dawał ciekawe możliwości. Uczestnicy na to zadanie mieli 5 godzin. Uważam, że w tej konkurencji był bardzo równy poziom. Nie był to niesamowicie wysoki poziom, co nie zmienia faktu, że był on równy. Prace, które dostały wyróżnienie to Maciej i Kacper, Daniel i Kasia oraz Jacek i Marcin. Z decyzjami jurorów w tej kwestii się jak najbardziej zgadzam. Gdy wśród tej trójki miał być wskazany faworyt, osobiście wahałbym się nad każdym z tej trójki. Bracia Walaszkowie zrobili ciekawą, kolorową konstrukcję, lecz uważam, że samo wyeksponowanie na niej był fragment przyrody, który musieli wykorzystać. Daniel i Kasia zrobili interesującą pracę z równie interesującą historią, jednakże przez dużą ilość brązowych elementów wszystko się ze sobą zlewało. A szkoda, bo postać drewniaka, jaką zbudowali, zasłużyła na to, aby zostać lepiej ukazana. Jacek i Marcin natomiast zrobili bardzo przyjemny dla oka wodospad. Co ciekawe, był to wodospad kamieńczy znajdujący się we Szklarskiej Porębie, na którym miałem okazję kiedyś być. Jednak na pracy właściwie jedyna konstrukcja, którą widzimy, to ten bób, co jest sporym minusem. Dziwi mnie też, że ta dziura między skałami została cała pełniona wodą spływającą z wodospadu. Co o pozostałych dwóch konstrukcji, był to ogródek działkowy Martyny i Piotra, ciekawa konstrukcja, dobrze zbudowane krety oraz jeszcze kredki Oli i Szymona, co po raz kolejny już pokazuje u nich kreatywność. W chwili rozpoczęcia się drugiej konkurencji uczestnicy mieli przed sobą 5 manekinów, każdy ubrany zupełnie inaczej. Zadaniem uczestników było stworzyć hełm pasujący pod dany strój. I tutaj zdarzyło się coś dziwnego, ponieważ to Marcin Prokop zaczął dobierać manekiny pod daną parę. Moim zdaniem dość dziwne rozwiązanie. Uważam, że zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby dobór manekinów zależał od wyników pierwszej konkurencji. Para, która by wygrała, miałaby pierwszeństwo wyboru, para druga wybierałaby jako druga, trzecia jako trzecia, no i tak dalej. Uczestnicy na wykonanie zadania mieli 7 godzin. Trzeba też wspomnieć o fakcie, że uczestnicy z hełmem na głowie musieli wytrzymać co najmniej 5 sekund. Wszystkim udało się spełnić to wymaganie, jednak nie bez problemów. Martyna i Piotr wielkość swojej konstrukcji musieli przepłacić tym, że utrzymanie się konstrukcji graniczyło z cudem. Kilka minut przed końcem konkurencji tylna część ich konstrukcji im poleciała, lecz na szczęście wszystko udało się naprawić, a sama konstrukcja przetrwała wymagane 5 sekund. Praca ta wygrała konkurencję, a Prokop poinformował ich o przywileju w następnym odcinku, jednak szczegółów nie zdradził. Powiem szczerze, że to do kwestii werdyktu mam pewne wątpliwości. No, praca była ładna, duża, ale zastanawiałem mi dwie kwestie. Po pierwsze, nie było tu wyraźnego nawiązania do reszty ubioru, a po drugie, jeśli brać pod uwagę to, jak praca wypadła podczas pokazu, to widać, że całość ledwo się trzymała. Świadczy to o tym, że nie była ta praca przystosowana do założenia na głowę, a raczej jako taka stojąca konstrukcja. Ja osobiście wygraną przyznałbym pracy, która również znalazła się pośród wyróżnionych prac. Konstrukcji Kasi i Daniela. Genialnie wręcz współgrała z całą resztą ubioru, a co ciekawe, mimo dużej rozłożystości nie wyglądała na nietrwałą. Wśród wyróżnionych prac mieliśmy też pracę Maćka i Kacpra. Nie podawali oni nawiązanie hełm do stroju jak nawiązanie do Japonii, jednakże ja osobiście tego nie dostrzegałem. No a tak poza tym, praca wyszła naprawdę fajnie. Poza wyróżnieniami, ponownie już w tym odcinku znaleźli się Szymon i Ola, co o których konstrukcji mam spory dylemat. Uważam, że jakby w tym odcinku brać pod uwagę nawiązanie oraz pomysłowość, to mieliby oni wygraną gwarantowaną. No ale jednak wygląd też gra dużą rolę, przez co w tym zadaniu trochę im nie poszło. Segmenty ulu były łączone czarnymi klockami, co nie wyglądało zbyt dobrze. No a poza tym ul, choć był świetnym pomysłem, to nie dawał im możliwości wykazać się budowniczo, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Uważam, że ul był tak jakby samą w sobie już prostą konstrukcją, że nie było tam za bardzo co dobudować i to nie jest ich wina, nic z tych rzeczy.
Była to taka konstrukcja, której oprócz pszczół nie dało się nic więcej w zasadzie dodać. Zdecydowanym plusem ich pracy była zbita, trwała konstrukcja, dzięki której Afolka, idąc na pokaz, nie musiała się martwić o to, że fragment ich pracy się rozleci. A mogła nawet pozwolić sobie na to, by poruszyć głową, co u innych raczej skończyłoby się upadkiem tego hełmu. Również poza podium znaleźli się bracia Siedlaczek. I to jest strasznie dziwna decyzja. Zrobili świetną pracę, współgrającą z ubiorem, a mimo to nie znalazło się dla nich miejsca na podium. Gdybym miał tutaj wybrać podium, na pierwszym miejscu bezdyskusyjnie umieściłbym Daniela i Kasię, na drugim i trzecim wahałbym się między Jackiem i Piotrem, a Martyną i Piotrem, na czwartym dałbym Maćka i Kacpra, no a na piątym z bólem serca Szymona i Jolę. Warto jeszcze wspomnieć, że ważną rolę podczas werdyktów grała Joanna Krupa, która została do odcinka zaproszona gościnnie. Swoją drogą, cieszę się, że w tym odcinku nikt nie odpadał, ponieważ chciałbym jeszcze Szymona i Jolę oglądać w programie, a obawiam się, że jurorzy, jakby mieli wskazać, to wskazaliby ich jako parę, która miała odpaść. No ale na szczęście zobaczymy ich i pozostałe 4 pary w odcinku już za tydzień, dlatego ja już czekam na piątkowy odcinek, a z wami się żegnam. Cześć!